Siema widzowie. Ostatnio zrobiłem quiz na kanale, turniej właściwie, i tam zaszły jakieś nieprawidłowości. Między innymi Adam Smasher, który odpadł w 1/8 finału, czy River, który odpadł w 1/8 finału, czy Victor, który odpadł w 1/8 finału, czy Jefferson Perales, jedna z najlepszych postaci w tej grze, która przegrała na 93% na Takemurę. To są nieprawidłowości, które dzisiaj rozwiążemy. Znaczy ja rozwiążę, bo to ja dzisiaj rozwiązuję quiz, ale wy też możecie razem ze mną. Oczywiście pierwszy link prowadzi do quizu właśnie z czego? Z najlepszej postaci z Cyberpunka 2077, bo dzisiaj właśnie takową sobie wybierać będziemy. Chyba nie muszę mówić, że będzie sporo spoilerów, bo będziemy omawiać każdą postać, tak? Myślę, że nie ma co przedłużać i zacznijmy. Klikam. 1/128? Jak to możliwe jest? Przecież to ja ten quiz zrobiłem. Czekaj, za dużo tych postaci, nie było tyle, na pewno. Czyli na razie będę musiał przeklikiwać puste rzeczy po prostu. Oho, no i na starcie Johnny Silverhand, jedna z absolutnie kluczowych postaci, chyba nikomu nie muszę tłumaczyć. I gościu, któremu zacięło dika mechanicznego. Myślę, że wybór jest jasny. Myślę, że Johnny Silverhand. No misja ta była mocna, już dawno jej nie miałem, to jest taka trochę chyba ukryta misja. To jest taki chłop, nas nagle woła i mówi, że mu się tam dick zaciął. Coś tam Mr. Stat źle zaczął działać i coś się tam wydarzyło dziwnego. Świetna misja, mega śmieszna, jak pierwszy raz ją przechodziłem. No ale oczywiście no Johnny Silverhand, to głupie pytanie. Spokojnie, robię co mogę. To samo mówię mojej dziewczynie, ale jej ta odpowiedź nie zadowoliła. Jefferson Perales i Anders Hellman. No Jefferson Perales to jest tak świetna postać z Cyberpunka, uwielbiam tą postać. Chłop jest politykiem, tutaj jest jakaś kontrola mózgu, ta misja w ogóle jest tak prześwietna, pamiętam jak ją pierwszy raz przychodziłem, no... Taka misja. Drugi raz to nawet jej nie przeszedłem, bo to jest jedyna misja, która mi została. Zostawiłem ją na sam koniec Cyberpunka, żeby ją przejść, chyba dzisiaj w ogóle ją przejdę. To jest jedyna misja z Cyberpunka, którą nie przeszedłem, bo to była tak dobra misja, że czekałem na sam koniec, żeby ją przejść. No i gościu, który wynalazł tego całego relika, czyli Anders Hellman. No wątek z Hellmanem jest całkiem ciekawy, no bo on też nam pokazuje tego relika i tak dalej, ale sama postać, jeżeli chodzi o Hellmana, to właściwie nic takiego chyba nie wprowadza do świata Cyberpunka, nie? Znaczy wprowadził relika, ale no tak ponadto to Jefferson Perales jest taki szybki, to pamiętajcie, że wybieramy najlepszą postać, a nie najlepsze, co wymyśliła dana postać. Sandra Dorset to jest w ogóle zapomniałem, co to była za postać. A ona tam jakieś misje miała, coś takiego, no i ochroniasz chłopie, co tam, cały tutaj samurański lore, no błagam was, samurański lore. Chłop tam ochrania księżną, nie księżną, królową, nie królową, Hanyoko? Coś takiego, Arasakę. Spotyka się z nami, wiecie, jest jakaś intryga, taki honorowy gościu, no szef, jednym słowem szef. Wayland czy Kirk? Tutaj wybór jest prosty i wybieram Kirka. Wiem, że dużo osób się nie zgodzi, ale powiem wam tak, najlepsza postać, Kirk to jest gościu, co na samym początku zleca nam furę, jeżeli wybraliśmy oczywiście drogę punka. I potem jeszcze raz, po raz kolejny też występuje i ma jakąś misję. Wayland to jest gościu, który wziął się z czapy i właściwie to tylko w endingu cokolwiek robi, nie? Chyba pomiędzy nie mamy z nim żadnej interakcji. Możemy go w tym endingu, pamiętam, uratować albo nie. On może zginąć albo przeżyć. I to jest zależne od nas. No ale właściwie to on tam nic nie robi w tym endingu, tak szczerze mówiąc. Biega koło nas, a Kirk to jest taki skurczybyk. Biorę Kirka. Szkoda, że gościa z Mr. Stadem wybrało na samym początku Silverhandem, bo zasłużył na wyższe miejsce. No i Wakako, czyli nasza fixerka, która nam zleca różne rzeczy. No i Rino, która występuje też na chwilę. No, ta Rino to jest dość ciekawa postać, ale ona jest dosłownie na 10 sekund czy 15. I tak szczerze mówiąc, mogłoby jej nie być i nic by to nie zmieniło, więc wybieram Wakako. Chociaż fajna postać na te 15 sekund. Teraz sobie w ogóle zauważyłem, że ty, Elizabeth Perales i Meredith Stout to wyglądają w ogóle tak samo. Praktycznie. No tak szczerze mówiąc, Elizabeth Perales to jest też ciekawa postać, bo ja strasznie lubię tą misję, ale ten Jefferson to jest taki szef, dużo ciekawszy niż ta Elizabeth, ona tam tylko właściwie jest tłem w tej całej relacji. A Meredith?
Meredith to jest niespodzianka. Postać niespodzianka. Zdziwiłem się pierwszy raz, kiedy tak było i miałem z nią misję, i drugi raz, kiedy miałem z nią, miałem przyjechać do jej hotelu, więc taka niespodzianeczka, myślę, że żaden gracz, szczególnie tutaj męski, nie narzekał. Evelyn, o właśnie, i tu powtórka, no to wiadomo, że Evelyn, jednak jest to dużo większa postać niż jakiś Kirk. Lyle Thompson, czyli ten gościu, który tam nagrywał w ogóle tą całą akcję z wysadzaniem Arasaka Tower, no i Delamain. No chłopa znamy przez chwilę, właściwie to za dużo nie robi. No i Delamain to jest, no świetne misje ma, nie wiadomo co jest 5, masz różne wybory, różne zakończenia tych misji, także myślę, że wybór prosty. O, jest gościu z Dickiem, podwójnie się pojawił. Dobrze, jeszcze wrócił. Alt Cunningham i bez Isis, no to Alt Cunningham, no to to jest chłopie świetna postać, sztuczna inteligencja, ona się tam wgrała. Nie do końca wiesz, co cię czeka, kiedy mamy interakcję z nią, to luźniutko mogę nią wybrać. Harold Han. To jest gościu, który oczywiście zdradził policję właściwie, nie? Zdradził policję, okazał się nie być dobrym gościem. No i Saul Bright to jest oczywiście ten przewodniczący Aldehaldos. No czyli gościu, który jest praktycznie jak brat kontra gościu, który zdradził policję i występuje w wątku na chwilę i właściwie... No ciekawe jest to, że on tam jest tym partnerem tego, zapomniałem jak on się nazywa, detektywa, i on że tam zdradza i tak dalej, no ale... Umówmy się, Saul to mamy mnóstwo misji z nim, mnóstwo rzeczy się dzieje. No to fajny, ciekawy gość, fajna, ciekawa postać. Geralt Winkler, czyli gościu, który gada głupoty przed sklepem Misty i straszy jej klientów. Kontra Kerry Urodine, który jest wątek totalny tam z nim cały, rozwinięty. Myślę, że no nawet jakby ten Geralt... 3 fikołki zrobił, to i tak by przegrał, nawet mimo tego, że ma na imię Geralt i nawet mimo tego, że przecież jest to pewien streamer. Taka ciekawostka. Kerry to jest szef, nie ma co tutaj gadać więcej. No nie, no w jednej 64, ty, a ja tak narzekałem, że tam w jednej 16 ktoś odpadł. Panam Palmer versus Jackie Wells. Przecież to najgorszy wybór świata. O kur... Coś to się nie da wybrać. Jacek Wells, legenda Night City i waifu, Panam Palmer. Panam Palmer to jest jedyna postać w grze, na którą patrzę i normalnie stary mi się serce tu pompuje. To jest świetnie napisana postać i to jest postać, którą normalnie mam crusha, nie? Na Panam Palmer. I mimo tego, że Panam Palmer ani nie jest jakaś super ładna, ani nie ma jakiegoś mega jakiegoś turbo charakteru, ani nic takiego nie robi w grze, to i tak chcesz ją wybrać. Za to Jacek Wells, no najlepszy przyjaciel, jakiego można było chyba spotkać w Night City. Absolutna legend. Człowiek, który był od początku, który robił z tobą skoki i to właściwie dzięki niemu osiągnąłeś to, co osiągnąłeś. Bez niego to by było praktycznie niemożliwe. Ty, no nie wiem co wybrać, nie? Nie wiem. To jest strasznie ciężki finał. Finał w ogóle. Początek i finał po prostu. Zaraz odświeżam to u WF-u. Kurwa, no kocham pana mnie, ale kocham Jacka. W takich sytuacjach zadaję sobie najważniejsze pytanie. Jeżeli którąś postać by wycięto, którą chciałbym, żeby wycięto, za którą bym mniej płakał i niestety, ale w tym wypadku Panam Palmer idzie w odstawkę. Także wybieram Jacka. Ale wstyd, no nie no, w jednej 64 odpadła. Dobra, i zaczynamy, teraz będą same postacie, czyli Brice Mosley i Nyx. Czyli gościu, który pracuje dla Netwatchu i gościu, którego nie pracuje dla Netwatchu, ale zajmuje się tym samym. Jednego i drugiego spotykamy na chwilę, natomiast Nyx nic nie robi. A Brice tutaj nas może zdradzić, jeżeli mu zaufamy, coś tam, jakaś gadka. Wiadomo, dla Netwatchu jest w stanie... On w ogóle, ten gościu jest... Jeżeli mu zaufamy, to on jest odpowiedzialny za śmierć w ogóle tam całej ekipy Voodoo Boysów, tam połowa Voodoo Boysów się usmaży przez niego, więc coś tam robi dla fabuły, więc bierzemy tego gościa, nie? Pamiętam, on chyba na trailerze występował. No i tutaj Elizabeth Perales, która jest tłem, tak jak mówiliśmy, i Ozob Bozo, gościu, który niespodziewanie dzwoni do nas, przychodzi z wielkim granatem na twarzy, a na końcu jeszcze
się z nim bijemy i jesteśmy przypadkiem w stanie zawleczkę pociągnąć i on jest w stanie zginąć. Ja tak zrobiłem, chociaż nie biłem w jego twarz, biłem gdzieś tam po nogach, to przypadkiem mu otwarłem tą zawleczkę i go zabiłem. Szkoda. Pozytywny chłop, więc bierzemy tego Ozoba Boza. Jeden gościu, który jest złączony z drugim gościem, i Wiktor Wektor, najlepszy przyjaciel. No. Wybór jest dość oczywisty i prosty. To nie jest wybór oczywisty i prosty, bo tutaj jest Delamain i Jefferson. Tak jak już mówiliśmy, Jefferson, absolutny szef, wielowątkowa misja, nad którą trzeba się poważnie i dobrze zastanowić, zawierająca sekrety, zawierająca gdzieś tam jakiś taki mroczny wątek Mr. Blue Eyesa. No dzieje się, jest to świetna misja. Natomiast Delamain, no chłop, który... No to jest ciekawe, nie? Sztuczna inteligencja, jakaś tam śmieszna ta misja, trochę wkurzająca, ale z tych dwóch rzeczy, z tych dwóch misji, no wolałbym nie zobaczyć Delamaina. Delamain zasłużył na wyższą pozycję niż 32, ale no Delamain zostawiamy sobie Jeffersona. O, no to się dobrali ekipa. Dwóch z... Czyli oczywiście Finn, czyli nasz... jak on się nazywał? Reaper Dog, który no... Dziwny, nie? Dziwny chłop. Jak go uderzy... On do tej pory posiadał najlepszego... Seva coś tam. To ulepszenie takie do zatrzymywania czasu. Sebastian? Nie. Coś takiego. I jak go uderzyłeś, to nie mogę się od niego kupić. Wiem, bo ja chciałem i musiałem gdzieś tam wczytywać grę i tak dalej. Ale jego wątek jest ciekawy. Natomiast Rachel Cassis, jakkolwiek się to czyta, Rachel. No tutaj wątek też jest świetny. Przecież wytwórnia, nagrywanie braindance'ów z gościa, który sam się chce ukrzyżować i próbują to wykorzystać. Też świetne, też absolutnie świetna misja, no ale... No ale weźmiemy sobie Fina, nie? Fina, bo to jest ostro ma nagrzane wełbie, nie? Ciekawa postać. Deny, no i Clair, no to ta Deny występuje tam na kilka sekund i tam chyba ktoś jej zalewa betonem basen czy coś takiego. No i Clair, która próbuje tutaj uwolnić męża. Nie, pomścić męża, która nie ma racji ostatecznie, jeżeli chodzi o tego męża. Jest to chyba jedyna taka otwarta trans osoba w... Cyberpunku, chociaż tutaj właściwie każdy może sobie pewnie zmieniać na bieżąco, ale ona jakoś tak ma tą flagę i tak dalej, nie? Adam Smasher i Evelyn Parker, to się dobrali. A to jest w ogóle ta scena, jak ona wchodzi właśnie, Evelyn Parker i Smasher coś tam mówi, typu jesteś coś tam do p***ania, ale nie pamiętam, mięsem. Jesteś tylko kawałem mięsa do rżnięcia. No, czyli mamy legendę Night City, Adam Smasher ma absolutnie świetną historię. No i Evelyn Parker, czyli laska, która nam zleca to przejęcie tego całego relika, a potem zostaje uprowadzona i musimy ją ratować. I nawet jak ją uratujemy, to na końcu strzela samobuja. Wydaje mi się, że zawsze to robi. No i tak szczerze mówiąc, Adam Smasher jest dla mnie ciekawszą postacią. Legenda, chłop to jest jakiś szef. Pieprzony, a ta Evelyn Parker to tylko mnie wkurza. Adam Smasher. To Evelyn Parker to mógłby każdy zagrać. To mógłby Maeda mogłaby grać tą Evelyn Parker i nic by się za bardzo w fabule nie zmieniło. Natomiast Maiko nie zagrałaby Adama Smashera, bo dziwnie by to wyglądało, tak? Adam Smasher to Adam Smasher. Maiko, czyli ta postać z chmur, no i Yorinobu, absolutnie kluczowa postać, bez dwóch zdań i bez zastanowienia weźmiemy sobie Yorinobu. Gościu, który już mówiliśmy, zdradza tamtego tego naszego detektywa. No i gościu, z którym walczymy na ringu, straszny skurczybyk, nie odpuszcza, no i z którym niestety mi się nie udało, jak grałem w Cyberpunka, wygrać. Obaj takie postacie mgły dość, ale wezmę sobie tego po prawo, wybiorę.
Jakoś tak bardziej do mnie przemawia. Bardziej mi wkurza może właśnie. O, drugi raz Michael, no to weźmiemy Dakotę. Drugi raz Delamay, no to weźmiemy Sebastiana. Placid kontra Joe Scatcher. Joe Scatcher to jest oczywiście tego naszego detektywa tam. Żonka? Nie. To nawet nie kuzynka, czekaj to. Nie pamiętam. Ale gdzieś tam w drzewku naszego detektywa. Genealogicznym ona jest. Taka postać... Właściwie mógłby to zagrać każdy inny. A Placid? Placid to szef. Charakterystyczna postać do zapamiętania, także bierzemy oczywiście Placida. Evelyn Parker już była, także weźmiemy sobie Kirka. Anderson Hellman kontra Saul. No to bierzemy Saula, nie? Bo tego chłopa też można by było zastąpić, a ten jakiś taki charakterystyczny, ten Saul. Aldehaldos zawsze w serduchu. Alejandra Wells, czyli oczywiście mama Jackiego. No i Askrax, no przykro mi, że tutaj drzewo genealogiczne Wellsów nie dotarło do 1/16 nawet, ale Askrax to jest w ogóle fajne mają misje, fajne mają wątek, są to ciekawe postacie, a Alejandra to ona se jest i tyle. Szkoda, że ten Jackie poleciał. Ted zostawiamy, gości od Dicka, Karol Emeka. Karol Emeka mógłby zagrać każdy, a gościa pamiętam. Mimo tego, że był na 3 sekundy w tej grze i gdzieś tam miałem go tylko zawieźć, więc wybieram go. Tu już mieliśmy tego Waylanda. No gościu, który prawie nie gra roli i gościu, który też w najnowszym DLC w ogóle dostał strasznie dużo dialogów i fajnie został rozbudowany. Wybór prosty, Muammar. Rogue kontra Regina Jones. Regina Jones akurat mi się podoba, jeżeli chodzi o charakter. Mamy tam jakąś cyberpsychozę, coś się dzieje, jakiś jest młyn. No ale Rogue to jest klasyka. Także nie będę się więcej zastanawiał. Dexter DeShawn i Steve Sanchez. Mogę się założyć, że tutaj ten Dexter to pewnie odpadł na samym początku. Też ludzie wybrali Sabura, Arasaka, a nie Joshua Stevensona. Śmiechu warty ten wybór, nie? To Dexter DeShawn przegrał z Meredith Stout w 1/32. Tu, ktokolwiek zagłosował na to, tu. Dexter DeShawn to jest taki szef w tym cyberpunku, wydupcy wszystkich i na końcu jeszcze nas zabił. Jaki wątek w ogóle fabularny, że on nas zabija, a my się tam wtedy respimy w ogóle. Co się tam dzieje, nie? Że on uruchamia ten chip. To dzięki niemu w ogóle staliśmy się tym, kim staliśmy i dzięki niemu pewnie osiągnęliśmy ten wielki sukces. Nasz wielki sukces, no też dzięki niemu umrzemy ostatecznie, albo będziemy niepełnosprawni w zależności od endingu. No i Steven Sanchez to jest gościu z jednego z endinga. Fajny gościu, fajno ma tam fabułkę, że stary go bije, dość można zapamiętać. Ale Dexter The Show to jest klasyka. Pozwól, że na początek zadam ci pytanie. Czy lepiej wieść żywot spokojnego, nikomu nieznanego człowieka i dożyć sędziwego wieku? Czy zapisać się w historii, lecz umrzeć młodo? Lizzie Weezy, strasznie lubię w ogóle Lizzie Weezy. Ma tam kilka misji, występuje też w nowym DLC. No i Judy Alvarez, która w sumie, kurde, dla mnie ta Judy jest taka mech. Ale fajna przyjaciółka, nie? Także na pewno weźmiemy Judy, bo jakby Lizzie Weezy to... Misty Olszewski mogłaby być Lizzie Weezy. Dobra, no tutaj Johnny Silverhand i Misty Olszewski to wiadomo, że Johnny Silverhand nawet nie ma co dyskutować. Tam Misty Olszewski to nam tam karty rozkłada Max, co robi przez całą grę. A to już było, Stevens już był. To znaczy River. Barry kontra Mitch. Barry to oczywiście ten policjant, który tam popełnia samobuja, do którego możemy zajrzeć i z nim pogadać. Fajna taka mini misja, bardzo, bardzo fajnie to zrobione zostało. No i Mitch Anderson, czyli absolutny szef, jeżeli chodzi o Aldehaldos, bardzo, chociaż nie, chciałem powiedzieć, że bardzo charakterystyczna postać, ale to jest taki właśnie, literally me, to jest taki o, taki trochę Ryan Gosling Cyberpunk 2077. Także bierzemy Goslinga. Robert Wilson, mega śmieszna postać. No i Takemura, klasyka, chłop, który nas ratuje, tam się syf zadział, go zwalniają. No nie lubię tej postaci, ale uważam, że ma no powiem wam, obyłoby się cyberpunk bez Roberta Wilsona, a bez Takemury mogłoby już być ciężko. Pierwsze miejsce V, drugie Rudy, reszta jest kurwa niczego. Zejdźcie mi z oczu, patałachy. Tak jak już mówiliśmy, honorowy gościu tu ochroniarz.
I gościu, co stoi na bramce, który nic nie robi, tam siema powie tylko z dwa razy i ewentualnie w endingu jesteśmy jego szefem. No bierzemy oczywiście ochroniarza. Odda. Alt Cunningham i gościu, który krzyczy o jaszczurach. No pff. Wybór prościutki. Wakako, Kerry. No Kerry, Wakako to... Ona chyba za dużo tam fabuły nie ma, nie? Tu już Wakako było, to... Weźmiemy Arasakę. Ty, a czemu jest Jacek drugi raz? Ale to Jacek odpadł, niestety. Anako w takim razie. Joshua Stevenson i Meredith Stout. Meredith była fajna, ale na chwilę. Tak jak my dla niej byliśmy fajni, ale na chwilę. Świetną broń możemy od niej podnieść. Tego pana Twardowskiego, czy pana Twardeusa, nie pamiętam jak się dokładnie nazywało. Świetna broń w ogóle. Ja używałem nawet do końca praktycznie używałem i tym DDoS-em tam biłem ludzi. Joshua Stevenson, świetna misja. Chłop próbuje się ukrzyżować, próbujesz go ratować, przemówić tam. Straszny syf się dzieje w ogóle tam. Ten audio, jakie tam jest przy tej misji. Coś pięknego, świetna misja. Także na pewno Stevenson. Pepe kontra Fred. To się właśnie dobrali, taki Pepe i Fred. Pepe i Fred. Jakie w ogóle standardowe imiona. Pepe i Fred. Nie wiem kto jest lepszy, bo i Fred jest taki o, i Pepe jest taki o. Więc wybiorę, że chyba bardziej lubię Pepe. Tak, Pepe. No i Bridget kontra T-Bag. O, akurat pojedynek netrunnerski. T-Bag to jest fajna postać, szkoda, że ona tam znika na końcu i... Właściwie tyle, nie? Nie mamy żadnego wątku z nią, jak ją odwiedzić i tak dalej. No wiemy, że ona później zginęła, ale szkoda, że... Szkoda właściwie. To by mogło jakoś tam fajnie jeszcze zostać pociągnięte i mogłaby być z tego fajna fabułka. No Bridget to nam daje dostęp do Blackwalla i tak dalej, także wezmę Bridget, nie? Więcej fabułki, takie dużo ciekawiej mi się to grało razem z Bridget. No i to jest ciężki wybór, ale no Hanako Arasaka to jest ciekawa postać, bardzo ciekawa postać i dużo bardziej ciekawsza niż Bridget. Chyba nie muszę mówić, kim jest Hanako. No i nie, Jesse Johnson. On zawsze natrafia na takich przeciwników, no już drugi raz go nie przepuszczę, sorry. Jefferson Perales, to chyba zrozumiałe. Sebastian Ibarra po raz pierwszy w ogóle się tu mierzy, bo wcześniej miał przypadkowych, randomowych przeciwników, którzy się powtórzyli. Fajny gościu, taki papa z Valentinosów. W porządku dziadek, taki wiecie o co chodzi, taki wujek dobry. I Joshua, który ma świetną misję. Joshua. Niech jego ukrzyżowanie nie pójdzie na marne. Pepe, randomowy Pepe, czy Brice Mosley? Jakkolwiek się te imiona czyta. Zawsze mi mówicie, że wszystko źle czytam. Brice Mosley. Chyba tak. Dobra, bierzemy Mosleya, bo Pepe to jest taki o Pepe. Pepe też ma fajną misję z tą jego żoną i tak dalej. Alt Cunningham to jest świetna postać, jeżeli chodzi o całą fabułę cyberpunka. Judy Alvarez to jest świetna przyjaciółka, ale za dużo fabuły nie zmienia, także wezmę Alt Cunningham. Bardzo ciekawiła mnie ta postać. Askrax kontra Mitch. No Mitch to jest taka właśnie... Tak jak mówiliśmy, no Ryan Gosling, a Oskrax to jest ciekawy, wyraziste postacie. Na początku myślimy jedno, potem mamy jakiś zwrot fabuły, na końcu im jeszcze pomagamy. A Mitch to jest taki kurwa ziomo, nie? Kumpel, przyjaciel. Wezmę Oskrax, bo Mitch to jest fajna postać, lubię ją, ale taka mdła trochę. Placid kontra Saul. Soul. No to Soul, no Placid fajna postać, ale Soul. Victor Vector, czy jakiś gościu, co raz ci nakopie do dupy, wiadomo. O kurde, gościu z granatem na twarzy, ze świetnej misji, no i gościu, który nie jest taki świetny, ale za to bardzo charakterystyczna postać. Obydwie charakterystyczne postacie, tylko Ozob Bozo to jest taki szef, przyjaciel wręcz bym powiedział. Taki wielki chłop z granatem, śmieszny. Gada też śmiesznie, z tego co pamiętam. Także biorę Ozoba. To jest też fajna postać, też mi się podobała. Bo takie negatywne emocje dała, ale to takie szef. Pozytywne. Sabura Arasaka oraz Adam Smasher. No, Sabura Arasaka to jest fajna postać. Nie lubię tej postaci. Uważam, że jest trochę nudna, tak szczerze mówiąc. Kurde, i szczerze wziąłbym tu chyba Adama Smashera. No Sabura Arasaka wymyślił ten relik i tak dalej, ale sam relik, sam ten wątek relika jest fajny. Natomiast sam Saburo jest taki... nie wiem. Kurde, wezmę Smashera, jakoś lubię tą postać.
Rinobu kontra Dakota. No Dakota to jest też fikserka i ona tam, jeżeli tam drogę Aldehaldos wybierzemy, to ona gdzieś tam możemy z nią pogadać i coś tam nam pomaga. Natomiast generalnie Yorinobu to jest kluczowa postać. Tak samo tutaj, fikser kontra fikser, ale Rogue to jest wiadomo, że kluczowa postać, także... Ochroniarz Arasaki kontra postać, z którą spędzamy naprawdę dużo czasu. I właściwie taka przyjaciółka, nie? Też ma taki wątek, nie do końca działa jakby zgodnie. Dobrze robi. Mamy tam kilka fajnych wyborów w tej misji. Myślę, że Clair. Gościu, co się dwa razy oskamował i raz przypłacił za to życiem. I totalny szef, z którym rozwiązujesz sprawę tam jakiegoś kompletnego psychola. W ogóle ta misja to jest tak świetna, jak sobie ją przypomnę, z tymi krowami, tak srałem w gacie. No River to jest szef. I ta misja to też jest szefowa. Takemura, czyli Dexter DeShawn. Takemura, fajna postać, przyjaźnimy się z nim, ale on też nie ma jakiegoś, no nie, no tam robimy napad na Hanako, ona tak się nazywała. A Dexter DeShawn zaczął wszystko, nie? Kurde, jakoś lubię bardziej Dextera DeShawna. Ale kurde, Dexter DeShawn, bez Dextera to by nie było to samo. No i Kerry, Eurodyne i Johnny Silverhand, no. No Kerry jest fajną postacią. Fajną, jest dużo wątków z nim, dużo misji. No natomiast Johnny to jest tak świetna postać. Absolutnie świetna postać. Clair kontra River. Tak jak mówię, no świetna misja kontra laskę, która nie do końca ma rację i z którą robimy kilka misji. No ale tutaj z tym gościem to można wszystko. Można romans, można ratować jakieś dzieci. Na końcu jeszcze jak wybierzemy dany ending, to do niego dzwonimy i on tam okazuje się, że w ogóle jakąś na złą drogę wszedł. No to wiadomo, że River to jest szef. Yorinobu Arasaka kontra Hanako Arasaka. No to jest jak wybór pomiędzy starszym, gorszym bratem i tutaj młodszą, lepszą siostrą, co zawsze piątki ma. Nie lubię obydwóch tych postaci, tak szczerze. Ale wezmę Hanako. Alt Cunningham i Johnny Silverhand. Kurde, no to się skończy tak, że Johnny Silverhand wygra. Ale Alt Cunningham to jest świetna postać. Świetna postać. Jeżeli chodzi o ten Blackwall, jak to jest napisane, powiązane z wątkiem. Coś przepięknego, no ale Johnny Silverhand to jest tak jakby przyjazna postać, albo nieprzyjazna w zależności od wyborów. Tyle rzeczy możemy z nim zrobić, jest śmieszny, po prostu poprawia ci humor. No, ten gościu zasługuje na top 1, więc ja już wiem, co on wygra, ale Alt Cunningham to naprawdę świetna postać. Chociaż może jeszcze na kogoś natrafi. No fakt, że Briz Mosley jest w 1/8 to jest jakiś błąd. Oczywiście, że Soul. To by mógł równie dobrze być półfinał. Jefferson Perales, Joshua Stevenson. Obydwie szef postacie, polityk. No tak jak już gadaliśmy, kontrola mózgów i absolutnie świetna misja, jak go tam wieszają na tym krzyżu. Ja akurat odmówiłem tam uczestniczenia, ale widziałem na YouTubie. Świetnie zrobiona misja. Ciężki, bardzo ciężki wybór, ale przez fakt... No ten Jefferson to, on tam później dzwoni, że on tam się chyba źle czuje, nie? Coś takiego było. To jest tak świetna misja. Więc ten Joshua jest świetny, ale to jest wielowątkowa misja, nie? To jest świetna misja, to jest świetna i wielowątkowa misja. Że weźmiemy sobie Jeffersona. Askrax kontra Victor Vector. No ten Victor Vector to jest fajna postać, nie? To jest przyjaciel i tak dalej. No ale ten Victor to w sumie to on nic nie robi tak za bardzo. Tu nas poskłada z dwa razy, że to przyjaciel to jest powiedziane nam przez grę. Wezmę Askrax, bo ja tu się kieruję dobrą postacią, a nie przyjaciółmi. Dexter DeShawn kontra Adam Smasher. No gdyby nie Dexter, to by tego wszystkiego nie było. Ale Adam Smasher, tak lubię tą postać, jeżeli chodzi o jej lore. W ogóle i przecież ona w Edgerunnersach jest i tak dalej. Strasznie lubię tą postać, Smasher. No i niestety tutaj Roach. Wybieramy nasz pozytywny koleżka z granatem zamiast twazy. Musi odpaść, no bo Rogue to absolutnie tutaj świetną w cyberpunku ogromną robotę wykonuje. Znowu Rogue, no bo z Askrax to raczej nie ma podjazdu. Jeżeli chodzi o Saula, no i szczerze mówiąc biorę Jeffersona, nie? Tak lubię tą postać i tą misję. Saul to jest fajna postać, aczkolwiek taka casualowa, taki casualowy wujek to jest. Przyjdzie, trochę się pokłóci, pomoże, trochę się kłóci z panem. Na końcu wszyscy się cieszą, Aldehaldos, pijemy wódeczkę, zajebiście, nie? Jesteś rodziną. A tu Jefferson, jakiś tu, coś się ze mną dzieje w głowie, nie? Jefferson to jest szef. To jest świetna misja.
godny pojedynek 1/4. Adam Smasher, Johnny Silverhand. Oczywiście Johnny Silverhand, Adam Smasher właśnie w tym momencie powinien odpaść, tak jak powinno być. Hanako Arasaka kontra River Ward. To jest ciekawe, bo ten River to jest naprawdę ma świetne misje. On tam nas prosi o pomoc, my jego prosimy o pomoc, gdzieś tam ratujemy właśnie to. To jest świetna misja, nie? Uwielbiam tę misję z tymi krowami. Jakiś tam straszny syf się dzieje, nie? Jakiś psychopata. Nie wiadomo, co jest pięć. Już mnie ciarki przychodzą, jak sobie tylko o tej misji pomyślę. Hanako Arasaka, no... Ona tam przecież, jeżeli bierzemy jej zakończenie, to ona tam Jackiego nam pokazuje i tam się strasznie dużo rzeczy dzieje. Kurde, i tam wychodzi, dlaczego ona nie zabije tego brata i że rodzina dla niej najważniejsza. Kurde, wezmę Hanako, bo to strasznie rozbudowana postać, która ma dla mnie sens. Półfinał. No nie spodziewałem się takiego półfinału, tak szczerze mówiąc. Hanako odgrywa dużą rolę, jeżeli chodzi o pewien ending, natomiast Rogue odgrywa dużą rolę, jeżeli chodzi o wszystkie endingi. Wezmę sobie Rogue, nie? Bo z nią jest ten ciekawy wątek, że tam Johnny Silverhand do niej powraca i tak dalej, i tak dalej. Wybierę Rogue. No i niestety Jefferson Perales, Johnny Silverhand, i to jest godny finał. W sensie dziwny finał, na który się nie spodziewałem, tak szczerze, że sam tak wybiorę. Serio, myślałem, że będzie jakiś Jackie Wells, Panam, coś takiego będzie, nie? A tu w ogóle jakieś randomowe inne postacie. Ale myślę, że jakoś to uargumentowałem, no i Johnny Silverhand to jest, bez dwóch zdań, najlepsza postać z Cyberpunka 2077. Rogue świetną rolę odegrała, dużo zrobiła. Jest to też ciekawa postać, próbujemy ją tam podejść, namówić. Ona się ekscytuje, że to Johnny, że może to my, później do nas na końcu dzwoni. Ale Johnny Silverhand to jest jeden z najlepszych postaci, przyjacieli i towarzyszy z gier, jakie chyba widziałem kiedykolwiek. Nie wiem, czy jest taki drugi przyjaciel dosłownie, jak Johnny Silverhand. A najśmieszniejsze jest to, że on cały czas, konstant próbuje cię zabić. To jest świetnym wątkiem. No i uważam, że totalnie zasługuje to na najlepszą postać, nie tylko z Cyberpunka, ale w ogóle jedna z najlepszych postaci z wszystkich gier, tak szczerze. Nie wiem, czy nawet nie lepszy niż sam Geralt, tak szczerze. Johnny Silverhand. Tak jak mówię, jeżeli nie rozwiązywaliście tego quizu razem ze mną, to wejdźcie sobie w link na dole i możecie go rozwiązać. Nie wiem, czemu wybrało tyle i czemu jestem zbugowany, postaram się to wam odbugować, jak to wrzucę. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi, i wpadnijcie na Turbo Giga szefowego wiedźmińskiego Discorda i też cyberpunkowego Discorda. Wielka rydania, a my widzimy się w następnym. Idę nagrywać gameplay z Wiedźminka 1. To w sumie to chyba nigdy nie przeszedłem Wiedźmina 1. To będzie ciekawa przygoda.